Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Bardzo silny turniej w Holandii w Ekanzi. E, bierze w nim udział e, m.in. Magnus Carlsen, e, Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek. E, no i przeanalizujemy sobie partię właśnie z pierwszej rundy, w której to e, Magnus Carlsen e, gra z Alirezo Firuzją. E, panowie e, rozegrali dosyć interesującą grę, e, no i przejdźmy może już do analizy. E, rozpoczął ruchem D4. Skoczek F6 zagrał Alireza, C4, E6, skoczek na F3. No i D5, i tutaj pojawia nam się gambit hetmański. Skoczek zagrywa na C3. W ten sposób tutaj skoczki wychodzą w gambicie hetmańskim najczęściej. Tutaj nie obawiamy się tego, że pionka nam czarne wybijają, gdyż można zagrać np. Hetman A4 z szachem, można też grać E4. Tam są niezwykle, niezwykle dalekie, tasięce warianty. Które no, trzeba raczej poznać, jeśli, jeśli chce się osiągnąć wysokie wyniki z dobrymi zawodnikami, dobre wyniki raczej. Moi drodzy, skoczek z B na D7 i goniec zagrywa na G5. Normalna sprawa, również normalna sprawa wiążemy, wszystko jest normalnie. Tutaj wyprowadzamy dalej figury. H6 to posunięcie zawsze się przydaje. Leciutko odpędza gońca, i musi goniec podjąć decyzję: albo wybijamy skoczka, albo uciekamy na H4. Bardzo rzadko gra się też goniec F4, chociaż jest to jak najbardziej dopuszczalne. Tutaj Carlsen postanowił. E Uciec i trzymać napięcie, y, i trzymać to związanie. Goniec zagrywa na E7. Sprawa jest prosta, naturalna, i tutaj y, zostało y, wybite na D5. Y, często się widzi, często ja zauważam, że tutaj zawodnicy biją po prostu pionkiem y, i mają tego pionka w centrum. Z kolei y, tutaj Alireza postanowił wybić to skoczkiem. Y, tak również też można zagrać. Po prostu przechodzi się troszeczkę do innej struktury y, w tym debiucie. Mianowicie tutaj Carlsen. Od razu wybija na S7, Hetman wybija na S7. Ja mam wrażenie, że tutaj Alireza może nie tyle co gra na remis, co raczej chce mieć taką bezpieczną pozycję i ten remis teoretycznie byłby dla niego fantastycznym wynikiem. Te, te pozycje bardzo często rozgrywał też Władimir Kramnik Mianowicie, moi drodzy, tutaj od razu wskakujemy pionkiem na E4 W ten sposób trzeba zagrywać Oczywiście można wybić tu, ale pionek by wybił Myślę, że czarne tutaj nie mają żadnych problemów z rozwojem Skoczek wchodzi sobie tutaj na E6, goniec się otwiera Po Roszadzie wieża wchodzi na przykład na E1 no Normalna gra, tutaj białe myślę, że też są ok Ale to jest pozycja bardzo, bardzo równa W tym momencie również pozycja jest dosyć wyrównana Po E4 jest bicie na C3, tu poszło bicie i Roshadzie Lada. Ok, białe jeszcze tej roszady nie mają, ale za to te centrum rekompensuje. To, ten brak roszady ze strony białych, ale to jest kwestia tylko kilku ruchów. Goniec D3, no bronimy tutaj pionka, tutaj często też ten goniec spełniał bardzo fajną rolę na H7, ale to w dalszych już obliczeniach można powiedzieć i tutaj Alireza zagrywa posunięcie C5, to też jest naturalne posunięcie, trzeba o tym pamiętać, żeby czarnymi próbować szarpać centrum i starać się te centrum troszeczkę unieszkodliwić, no to jest... Z Posunięcie normalne z Greenfielda z różnych debiutów e, można sobie to zaczerpnąć. Roszada ze strony Mistrza Świata. Wybicie na D4. Absolutnie nie wybijamy tutaj skoczkiem, gdyż słaby pionek by został na C3. Trzeba złączyć piony w centrum. Aby miały większą siłę. Tutaj moi drodzy, Alireza zagrał posunięcie B6, co jest też normalnym posunięciem, ale bardzo ciekawie wygląda posunięcie E5. Takie dosyć strategicznie uzasadnione z tego względu, że no bić raczej nie, tutaj by raczej tutaj białe nie wybiły, bo wiele wymian by poszło na polu E5 i myślę, że remis tylko byłby kwestią czasu. Posunięcie D5 daje jakiekolwiek możliwości i skoczek C5. Właśnie za cenę tego, że pionki tutaj stoją na białych polach i te D5 zostało zagrane wprawdzie z pionki wolny, ale on jeszcze nie robi tutaj kariery. Za to ten skoczek na C5 myślę, że stoi dosyć dobrze. Wystarczy potem sobie podeprzeć B6, Hetman D6. No ciekawy jestem, jak Carlsen zareagowałby na to. Ja przypuszczam, żeby przepchał pionka D5, bo przepcha nie jest dobre. No kwestia, myślę, że jak zwykle to powtarzam, gustu, kto jakim kolorem teraz wolałby grać. No cóż, Alireza zagrał inaczej, jak już wspomniałem, zagrał B6, żeby wprowadzić tutaj gońce na B7, no i Carlsen bardzo często odpowiadał w takich momentach A4 czy tam H4, jeżeli domek byłby z tej strony. Chodzi o to, że jak jest taki pionek, to bardzo często się go szarpie przez marsz piona bandowego. Goniec B7, no i posunięcie A5, yy, właśnie o to chodzi, tutaj zostało od razu wybite na A5, wieża wybiła. No, moi drodzy, mam wrażenie, że Alireza tutaj naprawdę chce ten remis uzyskać, ale ta pozycja jest naprawdę dosyć remisowa. Co dziwne, tutaj panowie bardzo długo myśleli, szczególnie młody Irańczyk myślał długo w debiucie. No, Carlsen grał dosyć szybko. Skoczek na F6 zagrał tutaj, zagrały czarne i wieża E1. No trzeba bronić pianki E4, sprawa jest prosta. Wieża z F na D8, wyprowadzamy ostatnią figurę. No i Hetman zagrywa na 1. Niezwykle ciekawe. Ciekawy, ciekawy i pożyteczny ruch. Zobaczcie, Hetman fajnie też wspomaga tutaj pionka D4 razem łączyć się z wierzą, i tutaj atakując pionka A7. Po prostu chcemy pionka zbić. No teraz, tak moi drodzy, tutaj czarne zagrały Hetmanem na C7. No i pytanie, czy można wybić teraz tutaj pionka na A7. Otóż teoretycznie można, ale po wybiciu, moi drodzy, tutaj Hetman by wybił. Wieża mogłaby zagrać na A8, i tak naprawdę nie widać dobrych ruchów jak Hetman C5, e, wymiana tutaj tych Hetmanów i myślę, że wieża A3 można zagrać e, z planem potem zagrania wieża C3. I tak naprawdę tego pionka odzyskujemy czarnymi i remis. Mamy raczej w, raczej w kieszeni. Moi drodzy, po Hetman C7 e, Carlsen zagrywa H3, to taka profilaktyka zawsze nie ma skoczka na G4, król ma zawsze. W przyszłości posunięcie A6. Tutaj nadal jest opcja wybicia, ale myślę, że ten pionek potem cierpi na E4, więc tutaj się nie, białe nie śpieszą. Lepiej przygotować uderzenie na A6 niż od razu tutaj wykonać tą groźbę. Wieża zagrywa na C5 w tym momencie. Hetman na F4 z ostrym tutaj atakiem na E4. Zobaczcie, trzy figury patrzą na pionkę. No tutaj trzeba tego piona w jakiś sposób bronić. No można na przykład spróbować, no nie wiem, Hetman B1, ale taki ruch ciężko wykonać. Białym myślę, że dosyć taki. Pasywny, że tak się wyrażę. Tutaj białe zagrały po prostu wieża E5, skoczek wrócił na D7, wieża na A5 i skoczek na F6. I tak naprawdę, jakby wieża tutaj wróciła, to myślę, że mod i ranczyk by zagrał z powrotem i panowie by się zgodzili na remis. Ale często też bywa tak, że białe po prostu sprawdzają, czy przeciwnik, czy czarne w tym momencie chcą grać na remis, czy próbują jakichś jeszcze innych sztuczek. Moi drodzy problem i paradoks Karsena polega na tym, że on no, jest najlepszy na świecie, ma najwyższy ranking. I walczy o te punkty rankingowe, zaciekle, i to on ma presję wygrywania tej pozycji. Dlatego też przypuszczam, że w tym momencie po prostu podjął nieco y, ryzyko, i no, dlatego też jest mistrzem świata. Brawo dla niego! Zagrał posunięcie D5. No taki ruch nieco ryzykowny. Poświęca tutaj Carlsen pionka. Y, wybicie następuje. No, oczywiście nie możemy wybić. Absolutnie nie możemy wybić tego piona, bo pozycja się upraszcza totalnie. Trzeba przepchać pionka E5, to jest taki typowy motyw właśnie w tych strukturach, że pionka na D5 oddajemy, pionek wybija i przepychamy na A5 z atakując skoczka. Skoczek aktywnie zagrywa na E4, hetman wchodzi do centrum, blokuje piona, wiąże tutaj hetmana na F4, bierze zagrywa z D na C8 i wieża z A, moi drodzy, na A1 wraca tutaj na jedynkę. Dlatego też pionek teraz tutaj idzie sobie na A5, Prosta rzecz, wieża A na B1. Karlsen szuka tej aktywności figur. To jest niezwykle istotne. Skoro poświęciliśmy piona, no to musimy szukać inicjatywy. Nie możemy grać pasywnie, moi drodzy. To jest e, myślę, że ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Goniec zagrywa na C6. No i moi drodzy, znowu się pojawia motyw taki, że. Mistrz świata nie może stać w miejscu oczywiście, wprawdzie tutaj się robi powoli pionek uciekający, więc coś z tym trzeba zrobić. Ja myślę, że taki ruch wieża B6 byłby całkiem dobry, z zasłoną na przykład w przyszłości goniec na A6 i jakieś tutaj sztuczki można kombinować, no ale to mi się łatwo mówi analizując tę partię, gorzej jak się gra. No Carlsen podejmuje... Kolejny raz yy, wielkie ryzyko. Przypominam, że poświęci już jednego pionka, a tutaj poświęca pionka po raz kolejny. No, tutaj trzeba wybić, to jest dobre zagranie oczywiście czarnych w tym momencie. No i skoczek dzięki temu znalazł się na aktywnej pozycji. Dobrze. Wygląda to wszystko fajnie, pięknie, jest aktywnie, jest przyjemnie, ale czy wystarczająco yy, do wygrania tej pozycji? Otóż yy, silniki, moi drodzy, podpowiadają, no nie da się tego ukryć, ja tego nie nie ukrywam, że z silnikiem sobie też analizuję partie, żeby nie popełnić gafy, e, dobrodziejstwo tej naszej technologii. E, moi drodzy, tutaj silniki oceniają jako lepszą czarnych, no ale to trzeba wykonywać y, po prostu dokładne ruchy. Na razie te dokładne ruchy są przez Iranczyka wykonywane, Hetman F6 spokojnie schodzi ze związania, Takieś F6 może groziło, e, przepraszam, F3, Hetman zagrywa po prostu tutaj na, F, na F6 i... Posunięcie F3. No, moi drodzy, ten ruch nieco słabszy. Należało tutaj no Carson powinien uprościć tą pozycję ale jak już wspomniałem, nie po to on poświęcał dwa pionki, żeby upraszczać pozycję i dążyć do pozycji remisowej, ale najlepsze według silnika byłoby bicie na E4 tutaj bicie, moi drodzy, na E4 wymiana tych lekkich figur Hetman E4, na przykład wieża A6, żeby tutaj tego piona doprowadzać wieża B3, A4 i wieża A3 moi drodzy, ta pozycja jest nieco lepsza mimo wszystko dla czarnych, ale wydaje mi się że Mistrz Świata byłby w stanie tę, tę pozycję utrzymać no w sensie utrzymać i remisować tak naprawdę ze względu na to że ten pionek tutaj jest jednak słabością może znaczy przypuszczam żeby się mu to udało no ale tak jak już wspominałem nie po to mistrz świata poświęcał e, f, pionki żeby teraz e, upraszczać pozycję i remisować bo mógłby to e, zrobić o wiele wcześniej zagrał F3 ryzyk fizyk no to jest e, jednak wielka odwaga ja tutaj chwalę bo e, Carlsen no lubi wygrywać i on gra zawsze każdą partię na wygraną ciśnie, chociaż najmniejsza przewaga musi być sprawdzona i e, wykorzystana, jeśli się da oczywiście. Skoczek g5 i tutaj się okazuje, że czarne już dostają dobrą grę, dlatego że przewaga pionków e, i tak naprawdę nie widać opcji dla białych, ale to grają ludzie moi drodzy. Wieża b6, dobry ruch jak najbardziej i goniec wraca na e8. Ten goniec spełnia niesamowicie bardzo ważną rolę. On tutaj bardzo ładnie pilnuje tych pól. Bardzo dobrze to wygląda. Oczywiście z tej strony również bardzo fajnie kontroluje. Nie pozwala przede wszystkim skoczkowi na jakieś szarże. To jest bardzo ważna sprawa. Goniec no też nie może na g6 wejść. Ciężko powiedzieć jak tutaj się zachować teraz z białymi. Bardzo trudna sytuacja. No Carlsen zagrywa posunięcie hetman e3, żeby po prostu zejść z tego związania, spróbować zagrać skoczkiem na g4 atakując hetmana. Też hetman się nastawia na na pionka E6 koniec końców. Tutaj moi drodzy, Alireza niestety popełnia no, błąd. Popełnia błąd, bo ta pozycja jest już bardzo dobra. Wystarczyłoby na przykład zagrać h5, żeby nie wpuścić skoczka. Powtarzam cały czas, to się łatwo oczywiście nam mówi, jak analizujemy, no ale po, zawodnicy na takim poziomie, na takich, w te, z takimi wysokimi rankingami arcymistrzowie, czołówka światowa, no wymagamy od nich, niestety wymagamy od nich szalonej, szalonej dokładności i precyzji, no uwielbiamy y, tą precyzyjną grę, no jednak y, to są tylko ludzie, pamiętajmy. Poza tym tutaj y, Alireza miał mało czasu, więc musiał grać po prostu na. Y, na minucie bodajże, nie pamiętam dokładnie ile miał już tych sekund. Czas był dodawany, więc to też jest plus, no ale trzeba było szybko ruchy do 40 do wykonywać, żeby mieć bonus czasowy. Moi drodzy, tutaj na przykład mogłoby nastąpić F4, skoczek mógłby zagrać z powrotem, to jest bardzo ciekawy ruch, który ogranicza tego gońca i goniec musiałby raczej wybić, po wybiciu Hetman wybija i posunięcie A4. Czarne mają tutaj pionka więcej, mogłyby mieć pionka więcej, no i ten pionek zasuwa nieźle tutaj na autostradzie, Moi drodzy, goniec niby jest białopolowy, a pionki na białych polach, ale on tutaj świetnie kontroluje niby piękny skoczek na E5, ale ten skoczek niestety nie działa, mimo wszystko. Promienie tego gońca, tego skoczka bardzo mocno ograniczają. No tak by mogło być, niestety tak nie poszło. Po tym posunięciu Alireza od razu rzucił się pionkiem na A4, no i Carlsen wykorzystuje to bezlitośnie, zagrywa skoczek na G4, Hetman na D8. Tutaj też ta pozycja. Jest cały czas lepsza dla czarnych, ale trzeba wykonywać jedyne słuszne ruchy, moi drodzy. Nieco lepsze jest oczywiście. Carson poświęca teraz wieże na E6. No, trzeba w pewnym momencie na pewno coś poświęcić, żeby coś uzyskać. Tutaj e, poszło wybicie po prostu e, i Hetman zbił na E6. No, moi drodzy, no i to jest kluczowy moment kulminacyjny moment w partii. Gdyż jeden ruch przegrywa, jeden ruch daje szansę na dobrą grę. E, mianowicie ten ruch na dobrą grę to jest ruch król H8. Należało od razu tutaj królem zejść. I na przykład po Hetman F5 chcemy dać mata. Sprawa prosta, jest bardzo fajna obrona. Mianowicie Hetman B6 z szachem, król na przykład na H1 i goniec zagrywa na G6. Bardzo fajny ruch, chodzi o to, że po wymianie, a trzeba to zrobić, bo inaczej jak tu wymienimy jakość więcej, wystarcza do wygrania bardzo łatwo, więc trzeba wymienić wszystko do końca. Ataki na czarne się skończyły, zauważmy, że mamy dwie wieże na wieże i dwie lekkie, teoretycznie białe powinny mieć lepiej, ale... Te pionki mają tutaj dobrą opcję na grę. No i po A3 na przykład skoczek do centrum, powiedzmy A2. Wieża A1 trzeba bronić. Zauważmy, że jak wieża B8, to też nie można tutaj zagrać na B1 w przyszłości, gdyż goniec broni. To tutaj na przykład wieża A5 i tak naprawdę król G1. No ta pozycja nie może być przegrana dla czarnych. Tak. Mówiąc ogólnie, bo ten pion jednak rekompensuje. Tutaj na przykład planami dobrymi byłoby zajęcie wieży na A3, tej linii trzeciej, na przykład wieża B8, wieża B2. No i tak trzymanie troszeczkę tutaj przeciwnika, może um, uaktywnienie króla dałoby spore szanse na zwycięstwo. Poza tym drugi pionek też może suwać. To się oczywiście łatwo też mówi, no ale intuicyjnie na, to, na, na tę pozycję trzeba by było raczej pójść. Niestety. W tym momencie, moi drodzy, Alireza Firuzia Zegrał goniec F7 i to jest ruch przegrywający No tutaj Carlsenowi dopisało szczęście Albo presja na przeciwniku była tak ogromna No poza tym też miał bardzo mało czasu No i dosyć spokojnie przyjął Alireza ten ruch mimo wszystko No, ale nie wiem, czy widział posunięcie skoczek H6, moi drodzy ten ruch oczywiście wygrywa. No, każde odejście królem wiąże się z biciem z totalnie wygraną, więc przyjąć raczej trzeba albo nie trzeba. Tak naprawdę w przegranej pozycji nie wiadomo co grać. No i moi drodzy, Hetman bie H6. Okazuje się, że grozi śmiertelny ruch goniec na... H7, wieża bardzo ładnie odcina od jakiejś tam przypuśćmy, przypuśćmy ucieczki króla, dajmy na to. No i tutaj już tak naprawdę nie wiadomo, co dobrego zagrać, żeby pozycję wygrać. Jeżeli na przykład wieża C7, można zagrać wieża E5 ze śmiertelnym szachem na G5. Tutaj w partii zostało zagrane na C7. Moi drodzy, jak wygrać, jak ruszyć białymi, jak wygrać białymi? Można sobie jak najbardziej sobie zatrzymać materiał, zobaczyć, poanalizować, jak to wygrać. Ja już pokazuję, są Oczywiście dwa rozwiązania, najszybsze to jest zagranie hetmanem na h7. Król F8, król h8, szach, moi drodzy, nie ma innego wyboru jak goniec na g8. Hetman daje szacha z powrotem na h6. No i król troszeczkę ma kłopoty. Oczywiście tutaj na f7 no to dajemy szacha, król f6, goniec na h5, król f5 i goniec na g4 z matem. No myślę, że to jest dosyć prosto wyobrazić sobie. Tutaj w partii nastąpiło hetman g7 to znaczy w tej pozycji się Ali Reza już poddał ale jakby tutaj nastąpiło na G7 zagranie to Hetman D6 z szachem moi drodzy i nie ma jak się bronić przed matem jeśli Hetman E7 to mat a jeśli król F7 to mat na E7 cóż mogę powiedzieć, no mistrz świata wygrywa pierwszą partię Tata Steel z, myślę, że z dosyć groźnym dla siebie przeciwnikiem partie tych panów na pewno będą nas jeszcze nieraz raz elektryzowały serdecznie dziękuję za uwagę do zobaczenia Cześć.